Percy Fawcett był inspiracją zarówno dla postaci Indiana Jonesa, jak i Sir Artura Conan Doyle'a do napisania powieści Zaginiony Świat, a jego zaginięcie w Amazonii w 1925 roku do dziś pozostaje tajemnicą. Ze swoimi stalowo-niebieskimi oczami, wypielęgnowaną brodą i charakterystycznym kapeluszem firmy Stetson, pułkownik Percy Fawcett wyglądał jak typowy zawadiacki poszukiwacz przygód. Jego życiorys obejmował pracę jako brytyjski artylerzysta na Sri Lance, służbę w czasie I wojny światowej oraz dla brytyjskich tajnych służb w Afryce Północnej. Był najbardziej znany ze swoich wypraw kartograficznych do dziczy Amazonki, miejsca, które nazwał ostatnią wielką pustą przestrzenią na świecie. Począwszy od 1906 roku, Fawcett zapuszczał się na nieznane dotąd tereny w Brazylii i Boliwii, gdzie unikał jadowitych żmij i nawiązał kontakt z wrogimi tubylczymi plemionami. Jego wyczyny trafiły na pierwsze strony gazet na całym świecie i przyniosły mu prestiżowy medal Królewskiego Towarzystwa Geograficznego. Wraz z wyrobieniem sobie nazwiska jednego z wielkich odkrywców świata, przygody Fawcetta doprowadziły go również do rozwinięcia teorii, że w Amazonii leży zaawansowane i starożytne miasto. Jego spotkania z rdzennymi Indianami przekonały go, że duże grupy mogą dobrze prosperować w bezlitosnym środowisku lasu deszczowego i natknął się na wzmianki o skomplikowanych osadach w historii europejskich konkwistadorów. Był szczególnie zafascynowany relacją portugalskiego łowcy fortun z 1753 roku o kamiennej metropolii w dżungli o ogromnej wielkości. Z biegiem lat Fawcett miał coraz większą obsesję na punkcie swojego współczesnego Eldorado, które nazwał miastem Z. Rozpoczął dwa poszukiwania go na początku lat 20., ale w obu przypadkach został wypędzony z dżungli przez złą pogodę, gorączkę i wyczerpanie. Zajęło mu ponad 3 lata prowadzenie kampanii, zanim w końcu zdobył fundusze na trzecią misję. Pomimo ostrzeżeń, że wyruszył z misją głupca, 57-letni odkrywca był przekonany, że Z czai się gdzieś w niezbadanym regionie Mato Grosso w Brazylii. Fawcettowi nie brakowało ochotników do swojej ostatniej ekspedycji, ale odrzucił T. Lawrence'a, słynnego poszukiwacza przygód, znanego jako Lawrence z Arabii, na rzecz zabrania ze sobą swojego 21-letniego syna Jacka, który wyznawał niemal religijny zapał do teorii Z. Grupę dopełnił najlepszy przyjaciel Jacka, Rayleigh Rimmel. Po załadowaniu moskitier, konserw, maczet i innych zapasów, trio wypłynęło z New Jersey w styczniu 1925 roku. Wrócimy, obiecał dziennikarzom Fawcett, i przywieziemy z powrotem to, czego szukamy. Ekspedycja Fawcetta najpierw popłynęła do Rio de Janeiro, zanim wyruszyła w głąb lądu do odległej amazońskiej placówki Cuiaba, gdzie kupili juczne zwierzęta i wynajęli parę miejscowych przewodników. 20 kwietnia 1925 po raz pierwszy zapuszczali się w dżunglę. Przed nimi rozciągał się labirynt gęstych zarośli, rzek pełnych piranii i uwzględnionych na mapach terytoriów zamieszkałych przez wrogie plemiona tubylcze. Jednak w pierwszych tygodniach ekspedycji to owady stanowiły największe zagrożenie. Rojące się i krwiopijne komary utrudniały sen i podróżowanie, a stopa Rimmela mocno spuchła od ukąszeń kleszczy. Niezrażony Fawcett wyznaczył wymagające tempo od 10 do 15 mil dziennie. Jednego dnia tak daleko wyprzedził swoich młodych towarzyszy, że został zmuszony do samotnego obozowania na noc. 29 maja drużyna dotarła do Dead Horse Camp, miejsca, w którym Fawcett został zmuszony do zastrzelenia swojego zużytego konia podczas jednego z jego wcześniejszych poszukiwań Z. Tam rozładowali swój sprzęt i wysłali swoich przewodników z powrotem do Cuiaby. Zanim tubylcy odeszli, Fawcett przekazał ostatnie depesze ekspedycji. Wśród nich był list do jego żony Niny. Jack jest zdrowy, wysportowany i z każdym dniem staje się coraz silniejszy. Nie musisz się obawiać jakiejkolwiek porażki. W tym momencie trio samotnie ruszyło w burz. Fawcett ostrzegał, że informacje o jego ekspedycji ucichną, gdy wejdzie na niezbadane terytorium, ale do roku 1927 minęły prawie 2 lata bez żadnej wiadomości od pułkownika i jego młodych towarzyszy. Gazety, które wcześniej okrzyknęły Fawcetta jako nieczułego na niebezpieczeństwa dżungli, zaczęły spekulować, że nie żyje, a świadkowie pojawili się z oszałamiającymi plotkami na temat jego miejsca pobytu. Pewien człowiek twierdził, że Fawcett został tubylcem i mieszka w dżungli. Inny, że był więziony przez Indian. Jeszcze inny utrzymywał, że został wodzem plemienia kanibali wzdłuż rzeki Xingu.
w 1928 roku George Miller Dodd z Królewskiego Towarzystwa Geograficznego rozpoczął pierwszą ekspedycję w poszukiwaniu Fawcetta i jego grupy. Wyszedł z dżungli przekonany, że ekspedycja zginęła, ale nie miał twardych dowodów i nie był w stanie zlokalizować żadnych ciał. W związku z tym wciąż nie ma dowodu na to, że trzej odkrywcy nie żyją, powiedziała reporterom oburzona Nina Fawcett. Aż do śmierci miała nadzieję na powrót syna i męża. Przez lata od ekspedycji Diota tajemnica otaczająca zniknięcie Fawcetta zwabiła do Amazonii wielu innych niedoszłych ratowników i badaczy. Szacuje się, że aż 100 z nich zginęło w dżungli, a kilku poszło w ślady odkrywców, znikając bez śladu. Jeszcze w 1996 roku zespół łowców Fawcetta, kierowany przez bogatego biznesmena Jamesa Lyncha, został schwytany przez Indian amazońskich i przetrzymywany dla okupu. Uszli z życiem dopiero po oddaniu sprzętu wartego $30,000. Co tak naprawdę stało się z ekspedycją Fawcetta? Naukowcy obwiniają o jego zniknięcie wszystko. Od malarii i infekcji pasożytniczych po głód, utonięcie i ataki jaguarów. Niektórzy twierdzą nawet, że Fawcett, długoletni miłośnik mistycyzmu, celowo zniknął i założył okultystyczną komunę w dżungli. Rzadka wskazówka pojawiła się w 2005 roku, kiedy dziennikarz David Gran prześledził drogę Fawcetta przez Amazonkę. Podczas spotkania z Indianami Kalapalo dowiedział się, że plemię zachowało w swojej ustnej historii opowieść o spotkaniu z odkrywcą. Indianie twierdzili, że Fawcett zlekceważył ich ostrzeżenia i udał się na teren wojowniczego plemienia, które Kalapalos nazywali okrutnymi Indianami. Kiedy biali nie wrócili, Kalapalos doszli do wniosku, że zostali napadnięci i zabici. Los Fawcetta nigdy nie został poznany, ale w ostatnich latach dowody wykazały, że jego teoria o wyrafinowanym mieście w dżungli nie była całkowitą fantazją. Jak zauważył Gran w swojej książce Zaginione Miasto Z, wielu archeologów uważa obecnie, że Amazonia była domem dla dziesiątek tętniących życiem osad na wieki przed przybyciem Europejczyków. Wykopaliska ujawniły ruiny miast ogrodów z ziemnymi murami obronnymi, skomplikowaną siecią dróg i wystarczającą ilością miejsca dla tysięcy mieszkańców. Niektóre z tych miejsc znajdują się głęboko we współczesnym stanie Mato Grosso, w tym samym regionie, w którym Percy Fawcett miał nadzieję znaleźć swoje mityczne miasto Z. Jeśli zainteresowała Cię ta historia, to w 2016 roku powstał film Zaginione Miasto Z, gdzie główną rolę zagrał Charlie Hunnam. Subskrybuj kanał Ustalmy Fakty oraz obejrzyj inne moje filmy.